Musimy zbudować interkonektor. Prace na ten temat zostały uruchomione. Gaz System z Ukrtransgazem podpisały porozumienie, na mocy którego powinien powstać interkonektor, który będzie miał około 110 km, który będzie łączył polski i ukraiński system i który będzie docelowo mógł przepuszczać 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Na dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Te magazyny gazu, które są w Polsce, są wykorzystywane przez polskie firmy, to wystarcza. Jak będzie potrzeba, żebyśmy się zastanowili nad czymś więcej, to wtedy wrócimy do pytania. Ukraina jest bardzo ważnym partnerem z racji wielkości swojego rynku, ale też z racji na to, że wszelkie połączenia, które będziemy mieć, czy to z partnerem słowackim, czy z czeskim, to one również mają swoją interferencję, jeżeli chodzi o system ukraiński. W związku z tym tak czy tak Ukraina jest ważnym partnerem w tej naszej środkowoeuropejskiej układance gazowej. W tym tygodniu do Polski przypływa pierwsze cargo z amerykańskim gazem LNG. To jest firma Cheniere, która na zasadach komercyjnych sprzedaje gaz dla polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa i mogę sobie świetnie wyobrazić sytuację, kiedy za jakiś czas będziemy powtarzać tego typu sytuacje, czyli one będą się powtarzały, jeżeli chodzi o dostawy amerykańskiego gazu już nie tylko na potrzeby Polski, ale również naszych partnerów, w tym Ukrainy.